pamiętam to jak wczoraj. Połowa zimy, gdzie pioki kwiatów o tej porze nie kwitły. Dzieciaki szukających wrażeń nie wiedziały, że to co miało nadejść do nich właśnie w to wpadły. Tablica, Ouija, tą zabawę traktowały jednemu z nich. Coś się stało, podłapane plecy, minął spory okres, chyba z rok. Dowiedział się, że jest naznaczony. Od tamtej pory słyszy pukanie w ściany. Odbicia w lustrze nadawały postać. Każdy zaczął go unikać. Już nie było, że mógł kogoś poznać. Zamykał się w pokoju, siedząc samotnie. Przechodziły myśli, że może się sam tam potnie. Z dnia na dzień było gorzej, chciał się zajebać, ale mu nie pozwalało to coś. Coraz więcej głosów, ropa na gardle, brzody na plecach, wypadanie włosów. Minęła dekada, nadal sobie daje radę, nie wychodzi z domu. Od tamtej pory co nie poznał ludzi, nie powiedział nic nikomu. Sprawdzał, czy nie śpi. Dość dziwne, bo mieszka na czwartym piętrze. Już przestał nawet widzieć swe odbicie w lustrze.